Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, podróżach, psychologii, uważności, czy też o zrównoważonym rozwoju. Kwiecień to dla mnie wyjątkowy miesiąc, ponieważ dokładnie dwa lata temu nagrałam swój pierwszy odcinek podcastu, i z tego tytułu przez cały miesiąc mam dla Was w tym roku wyjątkową serię. I podcasty ukazują się w każdy poniedziałek oraz w środę. I każdy tydzień, czyli każdy zestaw dwóch odcinków, ma swój motyw przewodni. W zeszłym tygodniu było to Zdrowe Ciało i Duch, i przypomniałam Wam rozmowę z Oriną Krajewską oraz z Basią Tworek, bo powinnam dodać, że jest to seria, w której trochę odgrzewam, ale wolę używać stwierdzenia, że wyróżniam archiwalne odcinki, takie, które pojawiły się mniej więcej dwa, półtora roku temu i uważam, że nadal są aktualne. I adekwatne i zasługują na uwagę po raz kolejny, bo też wiele osób dołączyło do grona słuchaczy z czasem i nie miało może okazji, żeby posłuchać tych starszych odcinków, a wydaje mi się, że są naprawdę wyjątkowe. W tym tygodniu motyw przewodni to motywacja i zmiany, i nie zdradzę Wam, kto będzie moim gościem w środę. Ale dzisiaj mam dla Was rozmowę z Magdą Hajkiewicz-Milniczuk, znaną też jako Magda Wiem Co Jem. Z tego co pamiętam, Magda była u mnie dwa razy. Już planujemy trzeci wspólny odcinek, ale ja też miałam przyjemność gościć u Magdy w podcaście. Magda jest dietetyczką, psychodietetyczką oraz studentką psychologii. I treści, którymi dzieli się w internecie są naprawdę niesamowite. i Szczególnie polecam Wam zajrzeć do naszego odcinka o Odżywiania, w którym dowiadujemy się, na czym polega anoreksja, ortoreksja czy bulimia. Uważam, że jest to naprawdę bardzo wartościowy materiał. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka dlaczego motywacja i zmiany? Wydaje mi się, że teraz, kiedy wiele z nas spędza znacznie więcej czasu ze sobą w domach, mamy też taką przestrzeń do tego, aby. Coś w swoim życiu zmienić, a jednocześnie wydaje mi się, że przez to, że jesteśmy w domu, może to być wyjątkowo trudne. Ja też ze swojego doświadczenia widzę, że kiedy parę miesięcy temu przeprowadziłam się, było mi znacznie łatwiej wprowadzić nowe nawyki, bo z domem rodzinnym kojarzy mi się jednak odpoczynek, lenistwo, i no nie do końca o godzinie 21 chce mi się wskakiwać na matę do jogi. Albo na przykład medytować o 7 rano. Także mam przeczucie, że ten odcinek może przydać się wielu osobom. Chciałabym też zaznaczyć, że był to program, który ukazał się z okazji nowego roku na samym początku 2019, więc w początkowych zdaniach naszej rozmowy odnosimy się do tego, że zaczął się nowy rok i nawiązujemy do tematu postanowień noworocznych, ale uważam, że to absolutnie nie wpływa na to, ile można. Wynieść z tej rozmowy. Magda wyjaśni nam, czym jest słynna już od lat strefa komfortu i dlaczego tak trudno jest nam z niej wyjść. Porozmawiamy o tym, dlaczego jako ludzie tak lubimy zaczynać od poniedziałku oraz dlaczego nasze czasy, w których obecnie żyjemy, tak bardzo sprzyjają byciu leniwym. Oczywiście poruszymy temat, jako że był to odcinek noworoczny, dlaczego właśnie nie trzymamy się tych postanowień. Poznamy dokładnie proces zmiany, zrozumiemy na czym on polega, i dowiemy się, jak tworzy się nawyk oraz w jaki sposób wyznaczać sobie cele tak, aby były one realistyczne. No, dla mnie ten odcinek jest wspaniały. Ja też, montując go dla Was po raz kolejny, tym razem nauczyłam się bardzo wiele i uważam, że to jest świetny czas, żeby posłuchać trochę o naszej naturze, zrozumieć to, dlaczego tak bardzo nam się nie chce, dlaczego nie ma w tym nic złego, nic dziwnego i co możemy zrobić, aby te zdrowe nawyki wprowadzić właśnie teraz w tym czasie, kiedy wiele z nas ma na to przestrzeń. Co więcej. Tutaj troszeczkę kwoli dygresji przyszło mi teraz do głowy, że oczywiście żyjemy w dosyć dziwnym, nie powiedziałabym, że ciężkim, no ale może trudnym, stresującym czasie i wbrew pozorom, to co moim zdaniem może naprawdę zdziałać tutaj cuda, szczególnie w kontekście naszego zdrowia psychicznego i samopoczucia, to tworzenie rutyny, to dbanie o to, aby te nasze codzienne nawyki były. Jak najlepsze dla nas, aby nam służyły, i uważam, że właśnie wprowadzenie takiego stałego rytmu może być bardzo dużym wsparciem dla nas właśnie w tym czasie. Także nie przedłużając, zapraszam Was gorąco do wysłuchania rozmowy z Magdą Hajkiewicz-Milniczuk. Magda. Cześć. Cześć. Witam cię w moim studio i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego wyjątkowego odcinka, bo jest to noworoczny pierwszy odcinek programu. Zaszczyt mnie kopnął, że e, twoi słuchacze będą witać nowy rok <grafy> razem ze mną, ale mam nadzieję, że te tematy, które dzisiaj poruszymy wpłyną na to, że ich cały rok będzie bardziej, może nie tyle produktywny, ale taki z poczuciem, że robią coś dla siebie, ale robią coś w zgodzie ze sobą, bo o to w sumie chodzi w motywacji. Już tak trochę w... No <grafy> do tak? O to chodzi w motywacji, żeby robić coś dla siebie, a nie dla całego świata. I myślę, że dużo dzisiaj o tym porozmawiamy. No, brzmi to obiecująco i coś w tym jest, że jednak mówi się, no, tak trochę prześmiewczo, prawda? Nowy rok, nowa ja, albo rok dla mnie, mm -hmm. bo gdzieś zatracamy siebie często w mm -hmm. tym codziennym życiu. Ale najpierw chciałam się Cię zapytać, czy Ty ym, na nowy rok z przyjściem stycznia robisz sobie postanowienia i wprowadzasz jakieś zmiany? Powiem ci szczerze, że nie. Bardziej, yy, znaczy. Inaczej, jakieś tam plany robię, natomiast bardziej traktuję grudzień jako taki moment podsumowania tych ostatnich 12 mm. miesięcy, ale bardziej nie po to, żeby... Nie wiem, zaplanować coś nowego, czy jakoś, nie wiem, wymierzyć sobie jakąś karę, tak, za to, że nie osiągnęłam jakichś rzeczy, które sobie zaplanowałam, tylko bardziej, żeby zdać sobie taką refleksję, co się właściwie działo w tym roku, co z czego wynikało. Ja bardzo dużo analizuję i wyciągam wniosków, szukam takich, wiesz, związków przyczynowo-skutkowych, co sprawiło, że ja w tym momencie jestem tu, gdzie jestem, tak, co się na to złożyło i bardziej od tej strony to obserwuję jasne, jakby no, styczeń jest takim dniem, gdzie sobie zakładam dobra. To w grudniu 2019, powiedzmy, chciałam, abym mieć to, to, to i to, tak? Natomiast traktuję to jako kierunkowskaz, a nie jako prawdę ostateczną, że coś mi się stanie w momencie, kiedy czegoś nie osiągnę. I myślę, że tutaj jest problem wielu osób, że e, traktują e, postanowienia noworoczne jako coś, co po prostu trzeba no, się. Nie trzeba to zrealizować. Tak, tak, za wszelką cenę, nie? więc to uważam, że to powinno stanowić nasz kierunek. Ale takim, takimi rzeczami na co dzień to powinny być te cele krótkoterminowe. Czyli takie na zasadzie, co mam zrobić, a nie co mam osiągnąć. Bo co mam osiągnąć? To jest bardzo mocno nacechowane takie słowo, że wzbudza w tobie napięcie. Ja muszę coś osiągnąć. Nie? Natomiast w tym, żeby coś osiągnąć, tak naprawdę. Osiągnięcia składają się z małych rzeczy, które my robimy z dnia na dzień i to na tych, na, na tych rzeczach najbardziej się trzeba skupić, to ja warto zaplanować. No właśnie, ale no mimo wszystko, nawet ty tak masz, że jednak te refleksje, mm -hmm. na te refleksje poświęcasz czas w grudniu, bo ten styczeń gdzieś w naszej głowie jednak jest zakorzeniony jako ten miesiąc nowy, świeży, no tak. jako ta czysta karta. Czyli my jako ludzie mamy taką swego rodzaju słabość, że jednak lubimy tak z przytupem, lubimy tak radykalnie coś zmienić i postanowić coś, od stycznia, od poniedziałku. Rzadko tak mamy, że myślimy sobie w środę, że a jutro jest czwartek, od czwartku zacznę ćwiczyć <grym> i tak. zmienię nawyki, tylko dobra, w poniedziałek zaczniemy, po weekendzie, tak samo teraz, dobra, dokończę do końca roku, mogę sobie jeszcze pofolgować, ale od stycznia karnet na siłownię. No tak. To jest. Problem. E, dlatego, że ktoś nam z góry tak to ustalił, że tak wygląda nasz rok. E, I to jest z jednej strony dobre i niedobre, bo rzeczywiście jest to taki moment, w którym jednak można podjąć działanie. Natomiast e, problem jest w tym, że takie przekonanie, o dobra, dzisiaj jest 11 grudnia, no to ja sobie nie zacznę od jutra, tylko albo od dzisiaj, tylko zacznę od 1 stycznia, takie przekonanie na zasadzie zacznę z pierwszym ono pozwala nam pozostać w naszej strefie komfortu. To znaczy, e, nasz mózg działa tak, że on przechowuje myśli czy przekonania do tego momentu, do one nam są potrzebne w życiu. Taki przykład z dnia codziennego, jak ktoś ci podaje swój numer telefonu i ty go, chcesz go zapisać, to jakby zapamiętujesz go do momentu aż go zapiszesz, mhm. potem go wyrzucasz z głowy. Natomiast my jako ludzie mamy mnóstwo przekonań. E, albo 100% albo nic. Czyli jak już dzisiaj jednej rzeczy nie zrobiłam, to wszystko stracone. E, albo właśnie zacznę od pierwszego. E, Albo y, jakie jeszcze są przekonania, że, że, że zacznę coś od późniejszego czasu, co jeszcze często ludzie mówią? Nie przychodzi mi nic do głowy teraz. Mnie się tylko kojarzy ten poniedziałek, ten albo poniedziałek, właśnie nowy rok. No tak, no dobra. To w każdym razie, skoro obiektywnie takie postanowienie na zasadzie zacznę od 1 stycznia, no, obiektywnie nie służy temu, żeby coś zmienić, bo każdy z nas wie, z czym to się wiąże, że też. Y, no, te postanowienia noworoczne, często my się z nich sami śmiejemy. Natomiast gdyby one nam nie spełniały jakiejś roli w życiu, to prawdopodobnie nasz mózg by je wyrzucił. Mm. Nie mielibyśmy zaprogramowanego planowania. Natomiast co nam to daje? To nam pozwala tu i teraz, jeszcze przez te trzy tygodnie, pozostać w swojej strefie komfortu. A nasz mózg nie lubi się, że tak powiem, gimnastykować. Raczej nasze ciało skłania nas do tego, żebyśmy robili tylko i wyłącznie to, co jest nam potrzebne, do tych pod tak do zaspokojenia tych podstawowych potrzeb. Powiedziałaś o strefie komfortu. Mm -hmm. To jest hasło, które pojawia się teraz bardzo często i tak. generalnie dosyć pejoratywnie jest rozumiany, co jest nie tak z tą strefą komfortu. <noise> Jasne. E, to się wywodzi troszeczkę z takiego ewolu, ewolucjonistycznego spojrzenia na nas, jako na ludzi, dlatego, że my do, żyjemy w dość specyficznych czasach. Z punktu widzenia żywienia, na przykład, nigdy nie było tak, że był w środowisku nadmiar jedzenia. Zawsze tego jedzenia było za mało, więc my jesteśmy e, świetnie przygotowani do tego, jakby na przykład teraz nastały czasy głodu, tak? Mamy mechanizmy obronne, które nam pozwalają przetrwać w czasach głodu. Natomiast nie mamy kompletnie żadnych mechanizmów, które nam pozwalają przed, znaczy, które nam pozwalają się powstrzymać przed nadmiarem jedzenia. Tak my po prostu w Czasach mógł... obfitości. Dokładnie. Wiesz, nawet 20 lat temu nie było tak, że my sobie wchodziliśmy do supermarketu, tak Tu była czekoladka, tam ciasteczka i w każdej chwili mieliśmy co do tego dostęp. E, I to nam trochę komplikuje życie, bo my nie jesteśmy dostosowani od tej strony do swoich czasów. E, jedynym naszym mechanizmem, który może nas powstrzymać przed zjedzeniem zbyt dużej ilości jedzenia, jest to, że my sami siebie powstrzymamy. Natomiast e, z drugiej strony, znów od perspektywy ewolucjonistycznej, musimy wiedzieć, że e, połączenie smaku tłustego i słodkiego, to jest coś, co jest bardzo wysoko kaloryczne, bardzo wysoko energetyczne i co było przez wieki promowane e, poprzez układ nagrody, tak, w naszym mózgu, żeby ludzie takie rzeczy spożywali w momencie, kiedy mieli do nich dostęp. Nie było tak łatwo z rzeczami, które mm -hmm. są na przykład tłuste i słodkie, no bo zauważę że w naturze nie ma takiej rzeczy, która jest jednocześnie tłusta i słodka. To prawda. Orzechy nerkowca ewentualnie, tak? Natomiast kiedy my sobie stworzyliśmy czekoladę, ciasteczka, czy frytki i tak dalej. To zaczęło być z punktu widzenia naszych genów bardzo e, no, bardzo kuszące tak dla naszego przetrwania. I teraz, Wszystkie rzeczy związane z tym, żeby się przed tym powstrzymać, w momencie, kiedy my wiemy, że to tylko i wyłącznie zależy od naszej silnej woli, wymaga włożenia naszej energii, takich procesów energetycznych, tak? To fajnie można porównać, że jeżeli mamy nawyk w postaci jeżdżenia na rowerze, jak skręcasz w prawo, to ci koło zjeżdża w prawo, mhm. to teraz y, spróbuj wsiąść na rower, gdzie jak skręcasz w prawo, to koło ci jedzie w lewo i się naucz. Tak, to wymaga. Nasze szaleją. Dokładnie. To wymaga od ciebie włożenia dwa razy większej ilości energii, niż jakbyś się od początku, powiedzmy, na tym uczyła. Ale już jest takie fajne ćwiczenie. Nie wiem, czy to w ogóle ma Wspólnego, ale pamiętam, byłam w jakimś muzeum nauki i były mm, nazwy kolorów. Mhm. Ten niebieski a, napisany na zielono. Tak, tak, I Raz tak, trzeba tak. było przeczytać, a raz trzeba było nazwać ten kolor. Tak. Myślałam, że po prostu wyparuje mi głowa. Jest to, jest to takie ćwiczenie dla nas. to tak niewygodne, dokładnie, dokładnie. niekomfortowe. No właśnie. I o ile na przykład czy w takim czytaniu tych kolorów, czy też w takim w takiej jeździe na rowerze, to jest coś namacalnego. Ty widzisz, że zaczynasz się mylić w jeździe na rowerze i się na przykład prze, prze, no, przewracasz. Widzisz, że zaczynasz popełniać błędy tak, w czytaniu i się zaczynasz śmiać. Natomiast jeżeli chodzi o nasze umiejętności, to no głównie miękkie, te, które, że tak powiem, my ćwiczymy wewnątrz siebie. To ty nie widzisz tej różnicy. W sensie, jeżeli na przykład masz ochotę na coś słodkiego i postanawiasz sobie, że tego nie jesz, po czym nie jesteś w stanie się przed tym powstrzymać, to ty nie zrzucasz tego na proces zmiany, o którym sobie zresztą zaraz powiemy. Nie zrzucasz tego na swoje poczucie kontroli, na zachowanie automatyczne, tylko zrzucasz to na siebie. O, że to ja jestem beznadziejna, że znowu słaba. mi coś nie wyszło, tak? a inni potrafią. Nie traktujemy umiejętności powstrzymania się przed czymś na przykład jako takiej samej umiejętności, jak jazda na rowerze, że im częściej będziesz to trenować, tym szybciej się tego nauczysz, czy tym lepiej po prostu będziesz tego kontrolować. I mamy tendencję na przykład do porównywania siebie z osobami, które widzimy na Instagramie, tak, i które na przykład przez dwa lata mają świetne wypracowane nawyki kontroli, tak, dobrze kontrolują swoje jedzenie, mają dobre relacje z tym jedzeniem, a my, będąc na samym początku drogi, gdzie nigdy wcześniej nie podchodziliśmy w konkretny sposób do odżywiania na zasadzie, że my chcemy mieć nad nim kontroli, porównujemy się, no i my mm -hmm. na tym tracimy. tak? Więc te e, jakby nieumiejętność zobaczenia. Pewnych umiejętności takich namacalnych, tak? E, powoduje to, że nam się wydaje, że te wszystkie rzeczy są po prostu od tak wiesz do zmiany. No i jeżeli wiemy, że do tej pory próbowaliśmy wielokrotnie, coś nam nie wychodziło, ale widzimy w perspektywie ten 1 stycznia, to jakby mamy wrażenie dobra, to ja tutaj jeszcze raz spróbuję. Natomiast um, musimy wiedzieć, że każda nasza zmiana nawyków, jakichkolwiek, czy to żywieniowych, czy to nawyków związanych z wstawaniem z rana, kładzeniem się spać i tak dalej tak dalej, to jest, ona musi przejść przez cały proces zmiany. Proces zmiany to jest konkretny proces składający się z konkretnych etapów, przez które trzeba przejść w odpowiedni sposób. E, aby ta zmiana była stała. Natomiast co my najczęściej robimy? Wpada nam pomysł, o, chciałabym coś zmienić, przechodzę do działania, bez żadnej autorefleksji. Mm -hmm. No właśnie, bo tutaj to się idealnie wiąże z tą porażką, jaką są moim zdaniem jednak postanowienia noworoczne, bo faktem jest, że całe miasto kupuje karnet na siłownię, tak. a w marcu już na siłownię nikogo nie ma. Dokładnie. I to mi się kojarzy z tym, co powiedziałaś o tych małych kroczkach, czyli, że jednak bardziej rozważną opcją jest wyznaczenie sobie tych mniejszych celów, aniżeli od razu pójście 100% w jakiś nowy plan, bo kończy się to właśnie tak, że wszyscy tę motywację gubimy. Ale dlaczego? Bo powiem Ci, że bardzo cieszę, mhm. że jesteś tutaj ze mną, bo Um, nie próbując słodzić sobie samej, ja zawsze tak miałam, że jak sobie coś postanowiłam, to zazwyczaj u mnie zmiana była wprowadzona praktycznie z dnia na dzień. Mm -hmm. I ja zazwyczaj się tego trzymałam. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia mojego charakteru, uh -huh. i wielokrotnie właśnie pytanie o to, jak zmotywować się, jak ym, zmienić coś uh -huh. w swoim życiu, i nie umiałam w naukowy sposób na to Jasne. odpowiedzieć, bo nie było to dla mnie jakąś większą trudnością, choć oczywiście to zależy też od sfery życia. Jest tak. bardzo wiele spraw, z którymi nadal sobie nie mogę poradzić. Yy, ale powiedz mi właśnie, jak to jest, że chcemy zmienić o uh -huh. 180 stopni swoje życie z nowym rokiem, uh -huh. A wszyscy po tych kilku tygodniach się poddajemy. Statystycznie prawie wszyscy. No tak. Tam, nawet jeżeli patrzymy na statystyki osób, które schudły, gdzie po dwóch latach, tam ponad 90% osób wraca do swojej masy ciała. Już mówię, u podłoża, jeśli chodzi o naukową sferę, tak, z czym związana jest motywacja, tutaj leży nasz proces zmiany. To znaczy, e, jeżeli my. Jako małe dzieci uczyliśmy się wiązać sznurowadła, na przykład. To musieliśmy na samym początku patrzeć, które jest lewe, które prawe, jak to przewiązać, tak, żeby to było. Musieliśmy się za, na tym za każdym razem skupiać, aż zrobiliśmy to setki razy i to nam wyszło w nawyk, tak? nie, 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 nie patrzysz już teraz na sznurowadła, mhm. nawet kiedy je sznurujesz. Tak samo, nie wiem prasujesz sobie z rana koszulę, e, robisz to zupełnie automatycznie, jeszcze rozmawiając z telefonem albo oglądając sobie jakiś filmik, e, po czym wychodzisz z domu i łapiesz się na schodach, czy ja w ogóle wyłączyłam żelazko, tak? Robisz to automatycznie. Tak samo wszelkie nasze nawyki w postaci wstawania, nie wiem, o godzinie 10, jedzenia słodyczy po obiedzie, e, spędzania wolnego czasu na kanapie, jakikolwiek inny nawyk, który my powielamy przez pewien czas, on nam wchodzi w automatyzm. I żeby go zmienić, to my musimy przyłożyć kontrolę. Role, włożyć w to energię, żeby się powstrzymać. A to nie jest takie proste, bo my często nie bierzemy pod uwagę swoich zasobów i swoich możliwości. Przygotowujemy się do procesu zmiany, albo w ogóle się do niego nie przygotowujemy, bo w ogóle nie mamy pojęcia, że coś mhm. takiego istnieje, tylko stwierdzamy, że to przecież nie może być trudne, że tak z dnia na dzień właśnie sobie coś zrobię. E, jeśli pytałaś, z czego to może u ciebie wynikać, być może tobie się wydaje, że rzeczywiście e, osiągasz rzeczy z dnia na dzień, natomiast one są koniec końców dopasowane do twoich możliwości. Mhm. W sensie ty znasz swoje możliwości i wiesz na na co sobie możesz pozwolić. E, I być może jest tak, to z Może jest to racjonalne, nowe postanowienie. Dokładnie. Mhm. Tak. Natomiast obiektywnie, rzeczywiście to, co robisz z dnia na dzień, wydaje się, że to jest duże osiągnięcie. Natomiast być może to jest po prostu dopasowane do Twoich zasobów i możliwości, także tobie to przychodzi. Mhm. Natomiast e, jeśli chodzi o każdego z nas, my rzadko kiedy sobie robimy rachunek sumienia, na przykład w postaci tego, e, że no dobra, jem słodycze o jakiejś tam porze dnia, albo nie chodzę na siłownię i nie zastanawiamy się, co, nam, jakby, co jest wskazówką naszego nawyku? Może jeszcze rozłożę tylko na czynniki pierwsze, e, czym jest w ogóle nawyk? Nawyk, żeby nam się wytworzył, musi składać się z trzech etapów, z trzech rzeczy. Po pierwsze, musi być jakaś wskazówka. Wskazówka, czyli stan emocjonalny, lokalizacja, obecność jakichś osób. Wszystko to, to, co będzie nam wskazywało na to, że za moment powinniśmy dokonać jakiegoś zwyczaju. Okay. Na przykład, Czyli na przykład założenie sportowych ciuchów na je, przykład. jest takim impulsem. Tak. Mhm. E, w każdym razie mamy wskazówkę, jeżeli e, wiemy, że jest tak, godzina 17.30, my wróciliśmy z pracy, zjedliśmy sobie jakiegoś banana, e, nasi znajomi zaczynają się pakować na siłownię, to to jest też dla nas wskazówka, że też byśmy mogli, tak? Czyli wskazówka to jest coś, co nam pokazuje, że za moment powinniśmy odpalić jakiś zwyczaj. Zwyczaj to jest coś, co my do, czego my dokonujemy pod wpływem wskazówki, natomiast żeby nawyk się utrwalił, my za ten zwyczaj musimy otrzymać nagrodę. I nagroda to jest ten etap trzeci. Ja się odwołam tutaj może do jedzenia słodyczy, bo chodzenie na siłownię jest tym pozytywnym nawykiem, mm -hmm. natomiast e, jakby częściej nas chyba interesuje, jak się naoduc oduczyć pewnych rzeczy i na przykład od Nowego Roku, jak teraz jedliśmy słodyczy, no to ich nie jeść. Więc w momencie, kiedy odwróćmy tą sytuację, że ta nasza osoba o godzinie 17.30 po pracy nie pakuje się na siłownię, tylko raczej wraca do domu i mało ochotę, tak, od... ma ochotę leżeć, tak? Więc wskazówką może być dla niej to, że na przykład wkurzył ją dzisiaj szef, ona jest zmęczona, wkurzona, miała zbyt wiele pracy w stosunku do swoich możliwości, ten napięcie jej wzrosło, tak? Ona się czuje napięta, czuje się zestresowana. Dwa, czuje się zmęczona, bo się nie wyspała, była obłożona pracą. Trzy, jej takim, jej taką szczególną wskazówką jest to, że w końcu z biura wróciła do domu, ma przed sobą swoją ulubioną kanapę, I jakby ta kanapa. Kojarzy jej się z relaksem, więc są, jest kilka wskazówek: stan emocjonalny, zdenerwowanie, zmęczenie, lokalizacja dom i swoja ulubiona kanapa, pora dnia po zakończeniu pracy. To są takie trzy wskazówki. No i tutaj pojawia się zwyczaj w postaci tego, że taka pani sobie na przykład zobaczyła reklamę Kinder Bueno, wiem, gdzie kojarzy, że tam się otwierają drzwi, jest taka piękna komnata, e, leje się czekolada, po prostu wiesz, takie kraina przyjemności. Więc ta pani sobie o tym przypomina, idzie do szafki, bo akurat ma tam Kinder Bueno. Rozkłada się na kanapie i zaczyna jej jeść. I rzeczywiście krótkoterminowo ona czuje tę uprzejmość, czuje ten słodki smak, i to jest jej nagroda. Czyli wskazówką było zmęczenie, wkurzenie, mhm. powrót do domu, zwyczajem było zjedzenie czegoś słodkiego, natomiast nagrodą było uczucie przyjemności, uczucie takiej chwili relaksu, chwili dla siebie. I to sprawia, że następnym razem, kiedy ona znowu będzie zmęczona i wkurzona i wróci do domu, jej się odpali, że Ej, przecież ostatni raz jak miałam taką sytuację, to pomogło mi co? Pomogła mi słodycz, tak? Więc ja znowu po nią sięgnę, ale zrobię to ostatni raz na pewno, tak? Bo już więcej no tego właśnie. nie zrobię. I to się nigdy więcej nie powtórzy. Ale co się dzieje? to się powtarza, bo ten nawyk się zapędla, tak? Te, sznur, te sznurówki my wiążemy coraz bardziej bez zastanowienia, do tego stopnia, że jeżeli taka pani powtarzałaby ten nawyk przez kolejne trzy miesiące, to ona by się ocknęła dopiero w momencie, kiedy by zjadła to słodycze i by popatrzyła na popierek, Boże, jak to się stało. Więc siła nawyku, tak? My, nasz mózg tworzy sobie takie drogi skrótowe, nazywane nawykami, bo gdybyśmy w każdej sekundzie mieli przetwarzać wszystkie informacje, które do nas trafiają to nasz mózg by się wyłączył. W sensie wiesz, teraz twój mózg te podświadomie analizuje to, gdzie my jesteśmy, z której strony świeci światło, w jaki sposób ja się ruszam, że tutaj coś buczy, tu stoi mikrofon, tu stoi woda, w każdej sekundzie twój mózg to analizuje. Natomiast do twojej świadomości przekazuje tylko i wyłącznie te informacje, które są z jakiegoś powodu dla ciebie. Istotne, tak? I te informacje często, jeżeli one mają tą strukturę nawyku, no to przekuwa w nawyk, tak żebyś ty mogła jednocześnie wtedy na przykład pisać na komputerze, rozmawiać przez telefon tak, żebyś była wielofunkcyjna. Czyli mózg myśli sobie, że to jest część naszego, naszej rutyny tak? i ułatwia nam zadanie, Dokładnie. przez to, że w ogóle nie nie zdajemy sobie sprawy, że analizujemy te decyzje. Dokładnie. Poza tym, wiesz, masz nagrodę za pewne zachowania, tak? Jakby zjedzenie słodyczy kojarzy nam się z taką obiektywną przyjemnością, zwłaszcza w XXI wieku, kiedy my jesteśmy wszyscy zestresowani, wszyscy jesteśmy w biegu, e, no to daje nam się taki komunikat tak, no to zjedz, odpręż się. Zwróć uwagę zresztą, że e, producenci reklam doskonale wiedzą, kiedy my na przykład mamy ochotę sięgnąć po słodycze, bo jakbym się ciebie teraz zapytała, e, czy, u, czy, czy chciałabyś na przykład dzisiaj do końca dnia gdzieś coś słodkiego, czy... W życiu. No Już właśnie. Jest rano. No dobra, a teraz... E... No właśnie, jest rano. Natomiast e, wyobraź sobie, że teraz, e, no nie wiem, dzieje się coś bardzo smutnego, e, masz bardzo zły nastrój, i tak? E, po czym odpalasz telewizor i widzisz reklamę Milka, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz. Że... Sprawdźmy to. Produc <laughs> tak. Producenci doskonale wiedzą, w jakich momentach my sięgamy mm -hmm. po słodycze, tak? Dlatego nas próbują jakby skusić. tym komunikatem skusić co do tego. No to na podstawie słodyczy jakby opowiedziałyśmy tą strukturę nawyku, tak? Natomiast każda inna rzecz, czy to, że my leżymy na kanapie po pracy, bo to nam się kojarzy z relaksem i po prostu nie możemy się nadziwić, jak ludzie mogą relaksem nazywać siłownie, tak? Albo jakieś tam spacery. Czy to, że my, no nie wiem, jemy szybkie posiłki, bo naszym nawykiem jest to, że chcemy po, po pracy zjeść jak najszybciej i naszą nagrodą jest to, że możemy zjeść coś w pięć minut, tak? Na przykład zajechać do maka, a nie sobie Gotować. Więc żeby zmienić swoje jakiekolwiek nawyki, to po pierwsze, nie wolno robić tego wszystkiego naraz, bo teraz wracając do tego naszego rowerka, który skręca, ty widzisz, jak zmiana jednego nawyku po prostu rozsadza ci głowę, tak? Ono wymaga od ciebie włożenia mnóstwa ilości energii. To teraz sobie wyobraź, że yy, Ktoś taki, powiedzmy, kto prowadzi trochę bardziej kanapowy tryb życia i nie do końca martwi się o to, co ląduje na jego talerzu, postanawiasz sobie, że od 1 stycznia zaczyna jeść 5 posiłków dziennie, zdrowych, nie jest słodyczy, zaczyna chodzić 5 razy w tygodniu na siłownię. Nie wiem, jeszcze zaczyna wstawać o 7 zamiast o 10 i kłaść się o godzinie 23 zamiast, nie wiem, o godzinie 2 w nocy. Czujesz tą ilość nawyków, mhm. którą trzeba zmienić. Do każdego z tych nawyków ta osoba musiałaby być przez cały dzień zupełnie uważna. Musiałaby kontrolować to, że jeżeli ona czuje ten popęd nawykowy, w sensie, że jeżeli ona ma ochotę sięgnąć po coś słodkiego, no to musi, wiesz, włożyć energię w to, żeby tą rękę sobie zabrać, tak? Żeby sobie na to nie pozwolić. I w mhm. momencie, kiedy my się naładujemy dużą ilością zmian, to to po prostu padnie. Też biorąc pod uwagę, że ta osoba prawdopodobnie ma i pracę, i rodzinę, Dokładnie. i znajomych, to finał jest taki, że co? Po kilku tygodniach odpadamy no, z gry. Po prostu wyczerpują nam się zasoby psychoenergetyczne. To, to jest też ważne i myślę, że o tym nie wiem czy słyszałeś o czymś takim nie. jak zasoby psychoenergetyczne. No właśnie. E, jak się planuje zmianę diety, to to co się najczęściej wylicza, to, są, to jest wartość kaloryczna. Natomiast co do tego, czy my tą dietę będziemy w stanie wprowadzić w życie, zależy e, jakby do tego my musimy też po, dobrze oszacować swoje zasoby psychoenergetyczne. To znaczy, ile my mamy tak naprawdę wolnego czasu, w ciągu Dnia? Czy my mamy pół godziny? Czy nam się wydaje, że będziemy mieć godzinę, bo patrzymy na siebie z perspektywy ja idealnego? E, czy e, mamy odpowiednią ilość energii? Czy właśnie może? Mamy do tego rodzinę, dzieci, musimy tych wszystkich, e, te wszystkie osoby ogarnąć, tak i zostaje nam jakaś resztka powiedzmy energii tylko na nas, więc my nie zrobimy na siłowni mocnego interwału, ale sam fakt, że na przykład zrobilibyśmy Pilates czy jogę, e, już jest czymś. Jakby my musimy mierzyć swoje siły na zamiary takie zrobienie sobie rachunku sumienia przed tym, przed tymi noworocznymi postanowieniami, nie z perspektywy ja idealnego, kim ja chciałabym być, ale z takiej perspektywy ja co realnego. Mogę zrobić, tak, co ja nie? realnie mogę zrobić, to jest najczęściej pomijany krok przez nas wszystkich, dlatego, że my patrzymy na siebie z perspektywy takiej, że nie, no przecież od nowego roku wszystko się zmieni. To, co jest jeszcze ważne, no to właśnie, nasza osobowość składa się z kilku ja. Jest to takie trzy, które najbardziej wpływają na proces zmiany, to jest ja realne, które na przykład kocha serię, jest ja idealne, które chce mieć piękną sylwetkę, i ja powinnościowe, które ma na przykład dzieci i musimy zrobić kanapki do szkoły, tak? Albo musi z nimi pójść do lekarza. I w momencie, kiedy te wszystkie ja będą w konflikcie, nie dojdzie do procesu zmiany. Żeby doszło do procesu zmiany, my musimy sobie jasno wykalibrować cel, że chciałabym mieć lepszą sylwetkę. Natomiast ja muszę pamiętać, że ja realnie w momentach stresu po prostu mam tendencję do jedzenia słodyczy. Więc zamiast sobie mówić, że od 1 stycznia nie mam słodyczy, ja sobie powiem, że dobra, mam tendencję do tego, żeby 5 razy w tygodniu. Zadać tabliczkę czekolady, to ja sobie zjem każdego dnia, ale trzy kostki czekolady. Tak, to jest wtedy ja realne, bo ja realne kocha słodycze, więc ja realne sobie zję te trzy kostki, ale skupi się na nich bardziej. Będzie je dłużej przeżuwać, mhm. będzie jakby tu Delektował i teraz się. będzie się delektować, tak? Dobra, mamy dalej ja idealne. Ja idealne chciałabym mieć sylwetkę bikini fitness, ale ja idealne wierzę, że przez pięć lat nie ruszyło się z kanapy, tak? Więc to, co robi ja idealne, to nie idzie na siłownię i za nie zaczyna od jakichś ciężarów, no, nabawiając się, powiedzmy, kontuzji, tylko ja idealne idzie na przykład. Na pierwsze zajęcia, jakieś instruktażowe, zajęcia fitness, e, zaczyna robić jakieś podstawowe ćwiczenia, zaczyna uczyć się techniki, i może, oczywiście, nie da się tego tak fajnie opublikować na Instagramie, bo to też jest ten mechanizm, wierzę, że my się chcemy pokazać jak najlepszej strony, ale to jest dostosowane do mojej możliwości. Poza tym też jest ja powinnościowe, tak? Czy ja muszę wziąć pod uwagę, że dobra, no ja chciałabym ćwiczyć pięć razy w tygodniu, ale ja mam małe dzieci i ja sobie mogę pozwolić tylko dwa razy w tygodniu. I to jest, jeżeli my połączymy te wszystkie nasze ja w jedność, to wtedy my otrzymamy plan, który jest jest realny. Powiem Ci tylko jeszcze jedną rzecz z mojej mm, praktyki, bo ostatnio właśnie rozmawiałam z jedną z moich podopiecznych na Scape'ie i ona po umówieniu całej diety zapytała się mnie, Magda, jak uważasz, ile razy w tygodniu powinnam ćwiczyć, nie? I ja mówię, no to... Ja sama takie pytania zadawałam. No dobra, to, to ja jej pytam, a, no dobra, a ile razy w tygodniu Ty realnie jesteś w stanie ćwiczyć? Ona tak się zastanowiła, no dwa. Ja mówię, okej, okay, dwa. To teraz pomyśl, co by zmieniło to, gdybym ja ci powiedziała, że ty powinnaś, yy, yy, robić to czter, powinnaś ćwiczyć cztery razy. No pewnie miałabym wyrzuty sumienia. A ćwiczyłabyś cztery razy? No nie, bo mogę tylko dwa. Czujesz mhm. różnicę, że my, y, 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 ja to, co w ogóle robię w swojej współpracy z podopiecznymi, to ja im przywracam sprawczość, w sensie ja mówię, mi nie interesuje to, ile ty powinnaś robić, w sensie ile byłoby idealnie, żebyś to robiła, tylko mnie interesuje, ile ty realnie jesteś w stanie i niech to będą dwa razy w tygodniu, ale jeżeli ty te dwa razy w tygodniu przećwiczysz przez 12 miesięcy, to ty będziesz miała zdecydowanie lepszy efekt, niż jakbyś przez pierwsze dwa miesiące ćwiczyła pięć razy w tygodniu, a potem rzuciła to, wiesz, w kąt. Albo to mnie zastanawia, dlaczego na przykład po miesiącu chodzenia na siłownię dzień w dzień, bo to jest mhm. nasze postanowienie noworoczne, my zamiast trochę zredukować y, ilość powiedzmy dni na siłowni mhm. i trochę odpuścić, ale nadal kontynuować w miarę naszych możliwości, mhm. od razu odpadamy z gry i wolimy wcale tego nie robić, tak? Czyli na przykład odżywiamy się zdrowo, mijają dwa tygodnie i mamy tego dosyć, dlatego, że no, nie mamy czasu tyle gotować, mhm. zajmuje cały nasz y, czas wolny. Um, nie chodzimy do knajpy, no po prostu czujemy się ograniczeni i wracamy do tych starych nawyków. Mm -hmm. Nie wracamy do jakiejś ulepszonej wersji tych starych nawyków, mm -hmm. tylko to się wszystko cofa i to jest, to jest przykre. Tutaj wchodzi właśnie to przekonanie, że albo 100%, albo nic, które jest zresztą bardzo chętnie promowane w social media, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. E, to jest znowu problem właśnie z tym konfrontacją e, ja idealnego i ja realnego, dlatego że nam się wydaje, że jak my już. Wkładamy jakiś wysiłek, to to wszystko musi być idealne, piękne, tak? I że e, jeżeli my jednej rzeczy już nie zrobimy, to to jest zupełnie bez sensu. Nam brakuje w tym wszystkim umiejętności analizowania i wyciągania wniosków. W momencie, no właśnie, kiedy jakaś osoba chodzi przez miesiąc na siłownię, potem stwierdza, że to już przerasta i rzuca to wszystko, to ona, zamiast wyciągnąć wnioski, w sensie zastanowić się, okej, okay, dobra, jestem dzisiaj w momencie totalnego zmęczenia, to ja może pomyślę, zastanowię się, jakie czynniki wyniki doprowadziły mnie do tego momentu. No i wtedy można sobie zrobić rachunek sumienia. No rzeczywiście, ćwiczyłam ponad swoje możliwości, tak? To jest wniosek. No to jest pytanie, to co ja mogę teraz zrobić, aby ten problem rozwiązać? No to może zmniej, mniejsza ilość treningów do dwóch razy w tygodniu i sprawdzę to przez kolejne trzy tygodnie i zobaczę, jak to będzie grało. Natomiast... My, jako ludzie, nie umiemy się bez, bez tej świadomości skonfrontować z tym, że my nie jesteśmy idealni. Wiesz, nam się wydaje, że jak już ma być plan, ma być cel, to my musimy dać siebie te 100%. I w momencie, kiedy my widzimy, że my nie dajemy rady, nam jest przed sobą samym głupio, tak. więc nam jest łatwiej porzucić zupełnie i powiedzieć: No dobra, nie, nie dałam rady, niż powiedzieć: kurczę, może zdałam sobie zbyt wysoką poprzeczkę, tak? Może nie jestem tak idealna, jak mi się wydawało, ale jestem... nie ma w tym nic złego. No dokładnie, bo to, nie to, ma... to jest znowu ta skrajność. Tak? tak, że najpierw chcemy być idealni, a potem myślimy sobie, a i tak jesteśmy beznadziejni, więc w ogóle po co ja to dokładnie. robiłem? Ale my jesteśmy gdzieś po środku. Czasem jesteśmy beznadziejni, tak. czasem jesteśmy idealni, czyli tak. jesteśmy po prostu... Ludźmi. Bo... Dokładnie. Tak. tak. Więc... To fakt samego skonfrontowania się ze sobą, powiedzenie, ok, jestem sobą, tak? Nie mam takich możliwości jak inni, ale nie ma w tym nic złego, bo ja nie jestem inni, tak? Ja jestem sobą. Jeżeli chcę robić coś jak inni ludzie, to mam duży problem, bo innych ludzi jest bardzo dużo, tak? I ciężko naśladować ich wszystkich na raz. Więc ten element skonfrontowania się ze swoimi własnymi słabościami, powiedzenia sobie, ok, w przeszłości... Podjęłam złe decyzje, tak? Miałam prawo y, myśleć, że podołam tym pięciu treningom w tygodniu, ale z perspektywy czasu widzę, że moje decyzje wtedy były po prostu no, nieadekwatne do obecnej sytuacji. Więc ja, przyznając się przed samym sobą, że wtedy popełniłam błąd, planując to postanowienie noworoczne, wyciągnęłam wnioski i teraz próbuję y, za tą swoją poprzeczkę, zrobić te dwa razy w tygodniu, tak? I zobaczę, co dalej. Natomiast kto z nas tak robi? Przecież ja mam wrażenie, że mhm. też z naszej rozmowy wyniknęły takie dwa profile postanowień i nie wiem, czy rzeczywiście mhm. tak jest statystycznie, ale mnie się tak wydaje z obserwacji, że zazwyczaj chcemy zacząć ćwiczyć albo zacząć się zdrowiej odżywiać. Mhm. To wszystko jest trochę pod takim płaszczykiem, chcę schudnąć lub chcę być w dobrej formie. Mhm. To, co mnie zastanawia, to jest to, czy ludzie chcą zacząć chodzić na siłownię? To jest trochę może nawet poza tematem, ale bardzo mnie to interesuje. Chcą iść na siłownię i chcą się zdrowo odżywiać, bo chcą być zdrowi, tak należy, żeby długo żyć. Mm -hmm. Czy jednak tą topową motywacją jest ta szczupła sylwetka i jest wygląd? Mm, wiesz co? Chyba nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, w sensie ile osób, tyle motywacji. Też musimy wiedzieć, że naszymi czynnikami motywującymi są albo nadzieja na coś, czyli ja wierzę, że pomimo trudności jestem w stanie to osiągnąć, albo złość na siebie, że pomimo tylu prób, wciąż mi nie wyszło, ja chcę to w końcu zmienić, tak? Czyli ta złość z tej mhm. dotychczasowej nieporadności nas motywuje, albo lęk, no właśnie lęk przed tym, że jeżeli ja dalej będę tak robić, to ja za 3 y, lata na przykład nie wiem, Mogę zachorować na cukrzycę. Więc w zależności od tego, na kogo, jaki czynnik motywacyjny pracuje bardziej, czy to jest nadzieja, czy złość, czy lęk, takie on decyzje podejmuje. Natomiast mhm. myślę, że to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, nie, może nie do końca to, co nas motywuje, ale czy to jest nasza własna motywacja wewnętrzna, czy to jest motywacja z zewnątrz. Bo jeżeli nawet moją motywacją wewnętrzną jest to, że ja chcę po prostu fajnie wyglądać, ale to jest dla mnie ważne, dla mnie jako mnie, mhm. a nie dlatego, że koleżanka mi powiedziała, że mam na przykład grube nogi, to ja rzeczywiście jest jestem w stanie tą energię z siebie tak włożyć w tą zmianę. Natomiast problem jest w tym, kiedy my patrzymy na Instagram i pomyślimy sobie, o w sumie wszystkie dziewczyny takie są, to fajnie by było, żeby ja też do nich pasowała, czyli ta motywacja jest zewnętrzna. To nie jest moja własna chęć zmiany, bo ja się mogę czuć ok w swoim ciele, ale z racji tego, że mi się wydaje, że ja nie pasuję na zewnątrz, zaczynam coś robić. Wtedy jest o wiele mniejsza szansa po prostu powodzenia, czyli motywacja wewnętrzna, a nie zewnętrzna. I też wcześniej mówiłaś o motywacji pozytywnej i negatywnej. Tak, tak? to się chyba tak nazywa. A czy obydwie działają tak? Hmm. Samomocno. Na zasadzie e, nadzieja jest motywatorem pozytywnym, natomiast złość i lęk są ne motywatorami negatywnymi. Ale niekoniecznie złymi. Tak, mhm. bo jeżeli my. Prze, jest duża różnica w kwestii złości, na przykład, czy ja powiem, że nie powinnam było tak robić, albo. Tak naprawdę ta powinność, czyli nie powinnam była tak robić, to jest inaczej. Ja chciałabym wtedy tak nie postąpić. Natomiast powinność to jest takie słowo po prostu ściana, że no ja nie powinnam, ale zrobiłam. No i co dalej? Natomiast jeżeli my sobie zamienimy to słowo, że powinnam to znaczy ja chciałabym wtedy tak nie postąpić to drugie pytanie od razu się wiąże okej okay, to co mogę zrobić aby następnym razem tak nie zrobić albo co może mi w tym pomóc jakich ja zasobów potrzebuję jakich ja umiejętności mhm. potrzebuję więc jeżeli my tą złość na siebie potrafimy przekształcić w to Okej, okay, dobra, mleko się rozlało i ja nie będę sobie wyrzucać, znaczy nie będę nosić sobie wyrzutów sumienia, bo wiem, to, że to nic nie zmieni, ale skoro ja widzę, że moje dotychczasowe postępowanie doprowadziło do takiej sytuacji, która nie jest do końca dla mnie w porządku, to ja tą całą swoją skumulowaną złość tą energię mogę teraz przekształcić na to, że ja dobra, siadam, robię plan, myślę, co jest mi potrzebne i zaczynam stopniowo wdrażać, wdrażać to w życie. Więc tu jest ta różnica, nie? Czy My tą złość potrafimy wykorzystać aktywnie, mhm. czy ta złość biernie nas zżera od środka? I to jest y, temat takiego wewnętrznego dialogu, można tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. Y, I nie wiem, czy to będzie powiązane, ale to, co chciałam Cię ciebie zapytać, to kluczowe pytanie, czyli skąd czerpać motywację? Mhm. Bo dostaję tych pytań bardzo dużo i sama też nie wiem, co odpowiedzieć, bo... Wnioskuję teraz, tak, że to jest właśnie rozmowa, którą prowadzamy mhm. sami ze sobą. Ja nie mogę powiedzieć komuś, słuchaj, zmotywujecie to, to, to i to, nie. bo nie mam pojęcia, co zmotywuje mhm. tę e, osobę. I czasami tak jest, że jak mamy te dwa profile, tak jedna osoba chce się zdrowo odżywiać, ponieważ e, chce żyć długo mhm. i chce być w dobrej formie mieć dużo energii. E, druga osoba chce chodzić na siłownię, ponieważ chciałaby mieć e, zgrabną, umięśnioną sylwetkę. I wiedzą, obie wiedzą, że chcą dorosnąć do jakiegoś tam kanonu, czy swojego wyobrażenia, ale tej motywacji brakuje. Mm -hmm. Skąd ją wziąć? Gdzie ją znaleźć? Przede wszystkim sobie, to znaczy motywację, jak każdą inną emocję, bo motywacja jest związana z jakimś pobudzeniem emocjonalnym, my generujemy sobie sami. To nie jest tak, że coś z zewnątrz nas może zmotywować. Prosty przykład. Jak patrzymy na Instagrama i na powiedzmy metamorfozę osoby, która była otyła do osoby, która jest teraz szczupła, to możemy uzyskać dwa rodzaje reakcji. Jedna z osób popatrzy i pomyśli: Wow! Ale super. Jeżeli ona potrafi, to ja na pewno też. I jest to czynnik motywacyjny, natomiast możemy mieć drugą osobę, która na to samo zdjęcie popatrzy i powie. O kurczę, jej się udało, mi się pewnie nigdy nie uda, tak? I to ją demotywuje. Nas tak naprawdę nie motywują same fakty, same zdarzenia, same wyobrażenia, tylko nasze myśli i nasze emocje, które my sobie na ich temat generujemy. To znaczy, jeżeli ktoś z nas zawsze wychodzi z założenia, że nigdy mu nic nie wyszło, to przez taki filtr będzie patrzył na świat, tak? Jeżeli to, co Ci mówiłam o tych bodźcach, pamiętaj, że mm -hmm. jeżeli my w każdej sytuacji mamy miliony, znaczy, Tysiące bodźców, które do nas docierają, to my będziemy wychytywać tylko te, które są z jakiegoś powodu dla nas istotne. Jeżeli my cały czas w sobie żywimy to, że nam nic nigdy nie wychodzi, że nie mam czasu, że nie dam rady, to ja. W 50 sytuacjach, w których mi coś wyszło, dostrzegę tylko tą, 50, tą, powiedzmy, kolejną, w której ja się poddałam. Czyli wszystko zależy od tego, jakie my mamy, po pierwsze, zdanie o sobie, po drugie, jakie my mamy schematy myślowe. Czy my jesteśmy osadzeni w tym negatywizmie, czy jednak bardziej w tym pozytywizmie. Poza tym. Jest bardzo ważna rzecz, czy jest to dla nas istotne, bo jeżeli ten cel jest dla nas tylko pozornie istotny, w sensie nam się wydaje, żebyśmy tak chcieli, bo wszyscy tak chcą, więc my chcemy być jak wszyscy, tak chcemy się przypodobać. nie szukamy tej akceptacji wewnątrz siebie, tylko u innych, to my tego celu po prostu nie osiągniemy, tak? Czyli cel musi po pierwsze wynikać z nas samych, musi być dla nas istotny i my musimy wiedzieć, że jest on dla nas realny. Jeżeli ten cel nas przerośnie, to motywacja nas przerośnie. Znaczy no, jeżeli ten cen nas przerośnie, to w nas w może wzbudzić demotywację. Więc na przykład, jeżeli jakieś osoby. Możesz podać przykład w odnośnie czego na przykład Ciebie pytają, y jak się zmotywować? Do czego? Y na przykład do tego, żeby wstać rano i poćwiczyć okay. jogę. Okej, okay, okej. Okay. To teraz pytanie, czy y o której wstajesz rano i ćwiczysz jogę? Może wiesz co, ja najpierw zrobię taką dygresję, a dobra, tego, bo to jest dobra. Y myślę ciekawe. Ja y Cierpię naprawdę na problem, mm -hmm. jeżeli chodzi o to, żeby wyjść poćwiczyć, pójść na siłownię, pójść na zajęcia. Zawsze było to dla mnie po prostu ogromnym wysiłkiem. Mm -hmm. Teraz dzięki tobie wiem, że to jest normalne, bo nie mam tego w nawyku, więc trudno, żebym się nie czuła, do... że to jest wysiłek. Tak, to jest tak, wysiłek. O to dokładnie chodziło. Ale powiem Ci, że ostatnio mam taki mały sukces na koncie, że w ostatnich dwóch tygodniach od mojego powrotu z wakacji. Rzeczywiście, kiedy nie jadę gdzieś wcześniej rano lub też nie ma weekendu, bo też uważam, że odpoczynek jest ważny. Bardzo to wstaje rano i rzeczywiście pierwszą rzeczą, jaką robię, to jest ten trening jogi, który zajmuje mi około 40 minut. Mhm. I jeszcze przed wyjazdem zupełnie nie umiałam sobie wyobrazić sytuacji, w której jestem w stanie się zmotywować do mhm. czegoś takiego, że w ogóle miałabym ćwiczyć w domu. Stwierdziłam, że to jest w ogóle nie dla mnie. Ja mhm. muszę mieć motywację właśnie taką, że wokół mnie są ludzie, już jestem w danym mhm. miejscu. Ale i to, co zadziałało u mnie, stąd wiem, że to nie zadziałało u wszystkich, to było to, że... Ja wiem, że dla mojego ciała ten trening jest tak dobry, że mm -hmm. to pomaga mi w moim siedzącym trybie życia. Ja potrzebuję się porozciągać, ja potrzebuję rozluźnić moją szyję. Mm -hmm. I to daje mi też taką właśnie taki czas na motywację. Jestem tylko ja dla siebie. Wyciszam mm -hmm. się zupełnie, mam o wiele więcej energii w ciągu dnia. Wiem, jak dobrze się czuję przez cały dzień, więc choćbym nie wiem, jak czuła się ospała mm -hmm. i zniechęcona i miała ochotę po prostu zrobić sobie kawę usiąść przed komputerem i zająć się mm -hmm. tym, co mam robić, to wolę wstać sobie wcześniej. I y, poćwiczyć, bo wiem, jak wiele mi to daje w ciągu całego dnia i to u mnie działa. Okej, okay. to zrobiłaś tutaj dwie świetne rzeczy. Ja może zacznę najpierw od tego. Chciałabym Cię zapytać, bo powiedziałaś wcześniej, że ta yoga była dla Ciebie nie do końca okej, okay, jak byłaś w domu, tak? Y tak, tak. Nie lubiłam w domu ćwiczyć. Okej, okay. a zaczęłaś ćwiczyć gdzie? Y będąc na wyjeździe, tak? E, tak, tak. Okay. I z drugą osobą. Dobrze. To czym się teraz różniły te dwie sytuacje, gdzie ty i tu, i tu wiedziałaś, że yoga jest prawdopodobnie dobra mm -hmm. dla twojego ciała, natomiast czym się różnią te dwie sytuacje, że tu wiesz i ćwiczysz, a tutaj wiesz i nie ćwiczysz? Wiesz co, mi się wydaje, że ym, tam w Tajlandii sytuacja wyglądała tak, że ja dzień wcześniej zobowiązałam się, że stawię się na jogę mm -hmm. o 6.30, na okay. wschodzie słońca. Wstałam rano, i nie miałam najmniejszej ochoty na to, ale wiedziałam, że już się umówiłam. Okay. W związku z czym ten, to poczucie obowiązku i tego, że tak naprawdę wiedziałam, że chcę poćwiczyć, mm -hmm. sprawiło, że stawiłam się okay. na macie. I szczerze, powiem Ci, że bardzo się bałam powrotu do domu, bo wiedziałam, że nie będę miała tego czynnika mm -hmm. zewnętrznego i nikt nie będzie w ten sposób mnie tutaj rozliczał z tego, mm -hmm. czy ja poćwiczyłam. Ale właśnie ten czynnik trochę przymusu okay. u mnie podziałał. Dobra. Co jeszcze zadziałało? W sensie, czym się jeszcze różniły te dwie e, sytuacje przed wyjazdem i w trakcie wyjazdu? może to, że przed wyjazdem tak naprawdę nie spróbowałam. Okej, okay, dobra. A tak w twoim y, samopoczuciu, w sensie co ty miałaś na tym wyjeździe, czego nie miałaś na co dzień? Ja byłam przez cały dzień zadowolona z tego, że już poćwiczyłam i wiedziałam, że o, przez cały czas przed wyjazdem okay. miałam z tyłu głowy, że muszę zacząć regularnie ćwiczyć jogę muszę. i bardzo chcę. I w kółko okay. opowiadałam moim znajomym, że mm, muszę znaleźć Jakieś dobre studio jogi, okay. bo inaczej y, nie zmotywuję się. Mm -hmm. Sama robiłam sobie, kopam sobie dołki. Ym, to raz. Y, a dwa, w kółko powtarzałam, że ja w domu nie ćwiczę, że to nie jest dla mnie. Mm -hmm. y, I też mówiłam, jak trudno jest znaleźć dobrego nauczyciela mm -hmm. i pewnie to długo mi zajmie, więc w ogóle to niedługo wyjeżdżam. Więc nie opłaca mi się znajdować... Czujesz Ta! teraz to? Ja sobie Co tak robiłaś? tłumaczyłam rzeczywistość, mm -hmm. a w Tajlandii było tak, że nie miałam za bardzo wymówki, mm -hmm. bo miałam na to czas, Miałam osobę, która podważać z o, Właśnie, właśnie. O co ci chciałam? Y co chciałam, jakby, żeby było klutej rozmowy. Czym się różniły Twoje zasoby przed wyjazdem i, po, i w trakcie wyjazdu? Przede wszystkim miałaś czas, tak? Czas jest Twoim zasobem. Prawdopodobnie zmiana środowiska też wpłynęła na, po, na większy poziom Twojej energii, tak? Mm -hmm. że, że Ci się bardziej chciało, że tu jesteś tu dla siebie, bo jednak też jest często tak, że nam się dom kojarzy z pracą, z nauką, a jednak tutaj byłaś Ty dla siebie, tak? Czyli miałaś zasób w postaci większej en ilości energii, którą mogłeś spożytkować na siebie. I a brak nie... wymówek. Dokładnie. No i brak wymówek, tak? Czyli trzeci zasób, brak Jakiegoś tam czynnika zewnętrznego. Natomiast to, co jest zawsze słowem klucz w kontekście tego, że my czasami coś wiemy, a nie robimy. Albo my wiemy i robimy, są nasze zasoby, bo my bardzo często źle e, oceniamy swoje siły na zamiary. Jeżeli na przykład ktoś się ciebie pyta, e, jak ty to robisz, że wstajesz o godzinie 6.30 na jogę, a on z kolei wstaje o godzinie 10 i nie wiem, od razu wybiega do pracy nawet bez śniadania, to dla niego ten przeskok z 10 do 6.30 to jest rzecz, która wiesz, jest, jest totalną abstrakcją. Więc jeżeli on się będzie skupiał na tym, że on chce być taki, jak ty, powiedzmy, tak wiesz, w cudzysłowie, mhm. to, to, to powiedzmy. A nie skupi się na tym, okej, okay, ale przecież nawet samo to, że ja bym wstała o, o godzinie 9.30 i porozciągałabym się 10 minut, może być już pierwszym krokiem do tego, żeby za rok być jak Karolina Sobańska i wstawać o 6.30. Wiesz, ja się śmieję teraz. Natomiast chodzi mi o to, że to skupienie się na Twoim efekcie końcowym, nie znając Twojego procesu i Twojej drogi do tego, czyli skupienie na wyniku, a nie na procesie, spływa, że ta osoba albo się demotywuje, albo się po prostu bierze. Że to na siebie i czuję się, że to ona jest beznadziejna. Klucz. Skupienie nie na wyniku, ale na procesie. Jeżeli ja chcę, jeżeli ja wiem, że mój wynik, wynik mojego. Y Moim wynikiem ma być to, że ja wstaję codziennie o godzinie 6.30 i ćwiczę jogę, to ja się reflektuję, na którym poziomie ja jestem teraz. Bo być może ty byłaś na tym poziomie, że ja po prostu to był kolejny krok dla ciebie, tak, że ty znasz swoje zasoby silnej woli, znasz swoje zasoby motywacji, bo ty też dużo działasz, więc gdzieś tam te zasoby na innych płaszczyznach już wyćwiczyłaś. Tak, sam fakt, że na przykład stworzenie podcastu, to o czym rozmawialiśmy mm -hmm. wcześniej, nie, to wymagało od ciebie zaangażowania jakichś zasobów i wypracowania umiejętności. Natomiast my jako ludzie znajdujemy się na różnym poziomie umiejętności, różnym poziomie zasobów. Więc zamiast e, patrzeć tylko i wyłącznie na wynik, to ja się muszę zastanowić, jaki proces mnie czeka. Bo ja z innego momentu startuję w momencie, kiedy ja i tak wstuję, wstaję o godzinie 6 rano, więc wystarczy tam dorzucić jogę, a w innym momencie startuję, kiedy ja wstaję o godzinie 10 rano, kładę się o 3 w nocy, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. To ja sobie muszę wtedy się siebie zapytać, no dobra, wiem, że wstawanie o 6.30 na jogę jest dla mnie totalną abstrakcją. Natomiast jaki ja najmniejszy krok mogę zrobić dziś, żeby jutro być bliżej tego celu? No, i tym moim najmniejszym krokiem może być przestawienie budzika na godzinę 9.30. Wiesz o co to chodzi? Czyli to taka umiejętność zreflektowania się i spojrzenia na siebie, kim ja jestem, jakie mam zasoby, jakie mam możliwości, bez jednoczesnego porównania się do kogoś innego. Bo to, że ja mam takie zasoby, jakie mam, mam takie możliwości, umiejętności, jakie mam, jest okej. Okay. Tak, bo to jestem ja. Ja nie muszę być nikim innym. I e, ta umiejętność zreflektowania, dopasowania do, do, do swoich celów do swoich aktualnych możliwości jest tym, co nas często gubi, bo my tej umiejętności po prostu nie mamy. Czujemy się gorsi ze względu na to, że jesteśmy sobą na przykład. Ale ten czynnik, który też przyszedł mi do głowy a propos mojej mhm. sytuacji, to jest też to, że ja y, przez ileś tam miesięcy wstawałam powiedzmy o godzinie 8.30, mhm. 9.00. Y, Rzeczywiście pracowałam za dużo w ciągu dnia i potem potrafiłam spać 10 godzin, uh -huh. em, bo byłam tak zmęczona po całym uh -huh. dniu, a finalnie i tak byłam na siebie zła, bo nie poćwiczyłam. No tak. A teraz zupełnie zmieniłam ten system i właśnie wstaję powiedzmy w okolicach siódmej rano. Mam czas, żeby poćwiczyć, pracuję nawet mniej w ciągu dnia, mm -hmm. ale potem wysypiam się, potrzebuję mniej snu, bo mówmy się, nikt nie potrzebuje 10 godzin snu. To świadczy o tym, że jesteśmy chyba przemęczeni, jeżeli śpimy tak. aż tak długo. Ym, I zobaczyłam, że to działa u mnie o wiele lepiej. Mam większy luz, bo pracuję trochę mniej, ale mam czas, żeby poćwiczyć i cały mój dzień jest lepszy. I pewnie jesteś I... bardziej efektywna w tej pracy też. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I też nawet... Yy... Czuję się z tym lepiej, bo cały dzień sprawia mi większą frajdę, mm -hmm. a sam fakt, że mogę się obudzić sama sobie bez budzika o 7 rano, czy mm -hmm. nawet 7.30, to jest, myślę sobie, ile czasu mi to dało. Tak. Bo ja też wychodzę z założenia w ogóle, że tak naprawdę, chociaż nie chcę mówić w imieniu wiesz, no, matek mm -hmm. z dziećmi i ludzi naprawdę zabieganych, Jasne. bo każda, tak jak powiedziałeś, każda sytuacja jest inna. I ja wiem, że ja mam dosyć dużo teoretycznie mm -hmm. pozornie wolnego czasu, mm -hmm. to jednak w stanie trochę wcześniej, wbrew pozorom. Daje nam tyle możliwości. Mm -hmm. I dla mnie na przykład to jest niesamowite uczucie, kiedy wiem, że obudziłam się rano i cały świat jeszcze tak naprawdę śpi, mm -hmm. a, a ja sobie już? przez ten czas tyle rzeczy mogę na spokojnie zrobić i podelektować się takimi prostymi mm -hmm. przyjemnościami. Właśnie a propos tego, chciałabym zadać Ci pytanie: rytuały i rutyny. Mm -hmm. y ja bardzo lubię moje rytuały i przyzwyczaiłam się, do nich mi Frajdę. Ale zastanawiam mnie, czy są one ważne w zdrowym mhm. życiu, w prowadzeniu... Nawyków, czy powinniśmy mm -hmm. sobie dać więcej takiego luzu, spontaniczności? Mm -hmm. Już ci mówię. To znów zależy od tego, z jakiego punktu wychodzimy. Natomiast chciałam się jeszcze tylko na sekundę odnieść do tego, co powiedziałaś, że ty zmniejszyłaś z jednej strony ilość pracy i tą energię, którą zawsze wydatkowałaś w pracę i potem musiałaś się odnowić przez 10 godzin. Ty teraz część tej energii włożyłaś w treningi, tak? Że czujesz tą fuzję, mm -hmm. co ty zrobiłaś? Nie? Znaczy fuzja, nie. nie wiem, czy dobrego słowa użyłam. W każdym razie, że zamianę, tak? Ty miałaś świadomość tego, że nie jesteś w stanie jednocześnie i tyle pracować, i wstawać w Wcześniej, więc dokonałaś zamiany, tak? Przełożyłaś część energii gdzieś, e, gdzieś indziej. Natomiast czasami my wychodzimy z tego założenia, że tak, pracujemy 10 godzin, e, potrzebujemy bardzo dużo snu, jeszcze mamy mnóstwo obowiązków, ale jeszcze powinniśmy tam dorzucić trening, żeby to już było w ogóle, wiesz pełne, mhm. że nie mamy tej refleksji, że musimy z czegoś rezygnować na rzecz czegoś, bo nasze zasoby energetyczne, nas jako ludzi, są po prostu wyczerpywalne, tak, jak my się będziemy stale jechać na tak zwanej rezerwie energetycznej, ja to tak nazywam, no to po prostu doprowadzi nas do blokady, no to, to wiadomo, stres, napięcie jest e, też jedną z przyczyn wystąpienia na przykład depresji, tak, więc my W, też, w ogóle myślę, że stres... Tak, y zabija nas wszystkich, mówiąc mało optymistycznie. <gry> tak, 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 Ale jeszcze tak samo kolejną rzeczą, która może się wydawać stratą czasu, bo to w ogóle nawet mm -hmm. też jest taki fenomen naszego pokolenia, czy naszej naszej cywilizacji, tak, że osoba, która chodzi na siłownię, to wszyscy mówią, masz na to czas. Tak samo osoba, która gotuje w domu, też mm -hmm. jest takie kurczę, ja bym nie dał rady. A ja na przykład właśnie traktuję gotowanie jako taką moją formę relaksu. Ja się kompletnie, że ja nie mam podzielnej uwagi, więc u mnie to coś nie działa z tym systemem nawyków. Kompletnie nie mam podzielnej uwagi. Więc jak ja gotuję, to jestem cała... W gotowaniu. Tak, cała w gotowaniu, że po to prostu jest bardzo dobra. Oddana, oddana temu, nic do mnie innego nie dociera, nawet za bardzo rozmawiać nie mogę z kimś, bo automatycznie przestaję robić cokolwiek innego. I nawet jak mi to zajmie półtorej godziny, to nigdy nie traktuję tego jak straconego czasu, mm -hmm. bo to mnie tak resetuje, że super. potem wprowadza mnie to w taki bardzo wyluzowany stan mm -hmm. właśnie pod wieczór. Tak, żeby się nie stresować mm -hmm. nie, już w ogóle mogłybyśmy też poświęcić temat, co robi yy, telefon. telefon z nami. I też bardzo się staram nie używać go po wstaniu i tuż mm -hmm. przed pójściem spać, bo no, totalnie zaburza to mój sen i Jasne. nie mogę zasnąć. Ale to tylko chciałam w chwili takiej dygresji właśnie powiedzieć o tym, że marnowanie czasu mm -hmm. na gotowanie czy spacer wcale nam nie z... marnuje tej Wcale, lęgi. że co jest twoim priorytetem, mm -hmm. co nie? Bo jeżeli twoim priorytetem jest multitasking, tak, czy zrobienie jak największej ilości rzeczy w jak najkrótszym czasie, no to rzeczywiście może Twoim priorytetem wtedy by nie było gotowanie. Natomiast e, my nie odczytujemy często takich sygnałów od naszego ciała. Na no zasadzie, wiesz, e, czuję się coraz bardziej senna, e, i nie łączę tego z tym, że właśnie, nie wiem, miesiąc temu wprowadziłam sobie treningi, które są ponad moje możliwości. I uważam, że gdybyśmy czytali takie sygnały z naszego ciała, znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że wszystko dzieje się po coś. E, I że na przykład, jeżeli, nie wiem, mamy e, jakiś... E, zaczynamy mieć problemy ze wstawaniem z rana, to to nie jest sygnał, że z nami jesteś nie tak, tylko to jest sygnał, hej, przeginasz, mhm. tak? Jakby robisz za dużo. Twoje ciało daje ci znak, że nie dasz rady z rana wstać i po, jakby podnieść tych wszystkich obowiązków, bo ich jest za dużo. I albo ty wtedy brniesz w to i po prostu, wiesz... W, Piąta kawa d, Dokładnie. Albo się reflektujesz. Ja mam taką... Troszeczkę znowu odbiegnę... E, od tematu, natomiast ja rok temu przechodziłam, właśnie dokładnie w tym momencie byłam po operacji usunięcia w ogóle mięśniaka macicy, dość dużego. I ja pamiętam, że ja byłam wtedy w takim momencie swojego czasu, kiedy ja Wiesz, byłam po studiach jednych, zaczynałam drugie, ja sobie myślę, hej, wszystko po prostu mogę, tak. Po prostu świat stoi przede mną otworem, więc robię to, 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 to to i to. I nagle z dnia na dzień się dowiaduję, że wiesz, musisz jechać na blok operacyjny. I ja oczywiście, no, w pierwszym momencie to było tak, no, ale jak to, ale co z tymi moimi wszystkimi planami? No, natomiast z drugiej strony, ja sobie to doceniłam, że kurczę, ja nie pamiętam takiego czasu, że od, nie wiem, dwóch, trzech lat, że ja po prostu sobie leżałam na tym łóżku szpitalnym przez 10 dni i czytałam książkę i po prostu rozmawiałam z ludźmi i było mi, to, paradoksalnie, było, mi wspaniale, ja naprawdę tak wtedy doceniłam tego typu rzeczy i ja wiem z perspektywy czasu, że to był dla mnie sygnał, tak? że jak ja bym wtedy nie przerwała tego biegu w pracy, no to, to nie wiem co by się stało. Mhm. Tak? Jakby... I też jest ciekawe, prawdopodobnie ty organizował ci takie małe sygnały, że a ty to ignorowałaś, a tak. w końcu po prostu bach i tak. duża dawka zimnej wody. Tak, no nie mówię oczywiście, że nie mój styl życia jakby wpłynął na nie wiem rozwój mięśniaka, no bo to są kwestie genetyczne, mhm. natomiast nie chodzi o to, co, co było przyczyną, natomiast chodzi o odczytywanie sygnałów, bo ja y, y, w ogóle psychologia mówi tak, że jeżeli w coś wierzysz, tak, no to jakby to się będzie działo. I dla mnie osobiście na przykład wiara w to, że wszystko dzieje się po coś z jednej strony może wydawać się naiwna, ale z drugiej strony, skoro już ci się coś w życiu przydarza i to coś może powodować u ciebie zwiększony stres czy napięcie, to jeżeli ty się zastanowisz, wysilisz się, to co ty z tego możesz wziąć dla siebie, to czujesz nagle taką ulgę. Mhm. Okej, okay, dobra, ja wiem, po co mi się to przytrafiło, nie? Więc to jest też taka luźna dygresja, natomiast myślę, że bardzo ważna w naszym życiu, bo my często tak, e, szef mnie wyrzuci. Z pracy, czy tam rozwiązał umowę, to już jest koniec świata. A może to był sygnał tego, że nie wiem, ta firma za pół roku upadnie, gupowo, no, tak? kariera widokie. No to dokładnie, jakby nigdy nie wiesz, tak? Jasne, że może być po prostu tak, że no twoje kompetencje nie wystarczyły, natomiast może być też tak, że wiesz, że e, twój szef po prostu chciał wprowadzić kogoś znajomego i ci o tym nie powiedział, jest twój scenariusz jest jeden ale nie jedyny. Więc jakby przywiązywanie się do tego i zrzucanie wszystko na bark tego, że to ze mną jest coś nie tak, no wpływa tylko i wyłącznie na pogorszenie naszej, wiesz, naszego samopoczucia. A nie, jakby, a zawsze możemy wziąć pod uwagę i wiedzieć inne scenariusze, no i wiedzieć, że no jasno, może być tak, ale może być też tak, tak, tak i tak, to nie jest moje, nie? Ja, ja się zastanawiam, co ja mogę z tym zrobić dla siebie. Tak, plus też y, wiele osób może w to nie wierzyć, y, tak, w to, co mówisz, na zasadzie, że nie, to nie, nie jest tak, że nic się dzieje bez przyczyny, bo to są same przypadki, bla, bla, bla. Nawet jeśli, to my, wyciągając z tego lekcję możemy tylko na tym zyskać. Dokładnie, dokładnie tak. Tak, zawsze sobie możemy to przeanalizować dla własnej korzyści. Nie musimy do tego odrabiać całej ideologii, czy też naukowej, czy filozoficznej, mhm. nieważne, ale fajnie jest dla siebie samego Dokładnie. wierzyć, że nawet jeżeli coś beznadziejnego nam się przytrafiło, to, to, to my coś z tego wyciągamy. Tak, I tak, to jest tak. nasza, ta nasza korzyść. To, co jeszcze fajnego powiedziałaś odnośnie tej, twojego, tej twojej zmiany, to znaczy rozpoczęcia treningu w domu, to, to to właśnie jako jeden z elementów procesu zmiany w momencie utrzymania, to, co się mówi, że należy robić, to skupiać się na pozytywnych aspektach. ty bardzo fajne strony to powiedziałaś, bo zwróć uwagę na twój komunikat, że ja się czuję fajnie, czuję się, mam pełna, jestem pełna energii, lepiej mi się pracuje i to nic, że ja czasem z rana po prostu mam ochotę, wiesz, zostać w łóżku, ale mam świadomość korzyści, czyli ty się nie skupiasz na tym argumentie, że, jejku, przecież mogłabym zostać w łóżku, odpoczywać i byłoby tak super, tylko ty całą swoją uwagę przekierowałaś na korzyści i to jest ta droga, tak, bo zawsze nasza bardzo długa droga, tak, wcale nie było łatwo i bardzo dobrze, że to podkreślasz, bo wiesz, no to to nie jest tak, że po prostu z dnia na dzień gdzieś tam to w tobie dojrzewało. Natomiast co jest ważne, że jeżeli my się już na coś decydujemy, a mamy wy do wyboru, na czym się koncentrujemy, bo to my decydujemy, na czym koncentrujemy swoją uwagę, czy na pozytywach, czy na negatywach, to jeżeli my wiemy, że nam zależy na utrzymaniu jakiegoś zachowania, to my się skupmy na jego pozytywie. I to się tyczy wszelkich postanowień, bo zawsze będzie tak, że jeżeli my w, w jednej sytuacji zawsze do tej pory zachowywaliśmy się w sposób A, a teraz w tej samej sytuacji chcemy się zachowywać w sposób B, to ten dyskomfort zawsze będzie będzie, bo nasz mózg jest nauczony, że my w tej sytuacji robiliśmy tak. Na przykład automatyzm. Widzę ciastko, więc zjem ciastko. Więc żeby zmienić ten automatyzm na widzę ciastko i pozwalam mu leżeć, to tam pomiędzy tym jest dyskomfort, tam jest opór, bo nasze ciało jest nasz mózg jest przygotowany do tego, że on wie co się zaraz stanie. Ja widzę ciastko, więc zjem ciastko. Zauważy, że przewidywalność nam daje bezpieczeństwo. Dlatego nasz mózg mhm. też dąży do przewidywalności. Ale wiesz co? Dużo osób mówi, że na przykład w sytuacji, w której ktoś Podaje ci ciastko yy, i masz na nie ochotę, chcesz je zjeść, bo mm -hmm. masz tak, jest, jesteś tak zaprogramowany, to wiele osób tłumaczy. Ale przepraszam bardzo, skoro mam ochotę na te ciastko, to że tak. moje ciało tego mhm. potrzebuje. A, no to zależy, co sobie, jak to tłumaczy. Natomiast ja zawsze wychodzę, bo ja się zajmuję e, ogólnie poprawieniem relacji z jedzeniem. Jest inna sytuacja, kiedy ktoś ci przynosi ciastko i ty rzeczywiście czujesz, kurczę, miałam dzisiaj cały dzień ochotę na ciastko, ja je zjem z największą przyjemnością, a jest różnica, kiedy ktoś ci przychodzi, przynosi ciastko i ty sobie myślisz, nie miałam dzisiaj nie jeść ciastek, miałam nie jeść ciastek, tylko nie, mhm. nie miałam jej. Ale ono dziewięć. leży, mhm. ale ono leży i ono leży tutaj, no, przecież ja muszę zjeść. Bo jak go nie zjem, to mnie będzie kusić. W sensie jest jedna różnica, jest różnica pomiędzy Twoim wewnętrzną potrzebą, a tym, że coś się zmieniło w Twoim środowisku na zewnątrz i że to środowisko zewnętrzne Ciebie kontroluje, bo wystarczy, że ktoś ci postawił ciastko i Ty już po prostu jesteś wewnątrz rozwalona. Więc te relacje z jedzeniem dobre polegają na tym, że to ja sama decyduję. Mam ochotę na ciastko, zjadam ciastko i nie mam z tego tytułu wyrzutów sumienia, bo ja znam siebie. Natomiast gorzej, jeżeli te moje relacje z jedzeniem polegają na tym, że jak ja idę na all inclusive, to jem wszystko jest na Idę mm -hmm. na święta, ja wszystko co jest na świętach. Nie mam w sobie wewnętrznej kontroli, że okej, okay, ja kocham pierogi, ja chcę zjeść na święta sześć pierogów, ale nie chcę ich zjeść 30, tak jak mi je babcia dokłada. Wiesz, o co chodzi? Jakby, Jeżeli ta kontrola jest wewnątrz nas, to my możemy robić wszystko, tak? Ja też jestem dietetykiem, wychodzę z założenia, że ja w ogóle kocham pizzę, tak? Natomiast ja wiem, kiedy ja chcę ją zjeść, a wiem, kiedy na przykład zamawiają moi znajomi, i no weź, Magda zjezd, no weź zjeść. A ja mówię: słuchajcie, ja naprawdę lubię pizzę, tak, lubię was, jest fajnie, ale dzisiaj po prostu nie mam ochoty proszę to uszanujcie, nie? Proszę mm -hmm. uszanujcie to. Czyli ja mam kontrolę wewnątrz siebie. I to jest ta różnica, nie? Więc jeżeli ktoś uważa, że ok, no moje ciało dzisiaj potrzebowało ciastko jasne, spoko, tak? Nie, nie masz tym, tego powodu, że to w sumie nie jest ok. Gorzej, jak to jest tylko i wyłącznie twoje wytłumaczenie, a potem wracasz do domu i jest, o matko, co ja zrobiłam, znowu zjadłam, znowu jestem beznadziejna i tak dalej, i tak dalej. że koło się zatacza, bo tak, to znowu tak, ma miejsce, tak, tak. Ale o tym już rozmawiałyśmy. No właśnie. E, dobra, wróćmy do tej rutyny najpierw. Tak. Czy Rutyna jest dobra? Nowe nawyki, codziennie mhm. robienie tego samego nam raczej służy? Wiesz, to, to jest fajne pod tym względem, że my im częściej powtarzamy jakąś czynność, tym ona mniej wymaga od nas włożenia energii. Więc jeżeli nam na przykład zależy na tym, żeby właśnie wstawać o tej godzinie szóstej i ćwiczyć jogę, to. Takie nastawienie się, że to będzie nasza rutyna i dążenie w tym kierunku sprawia, że my po pierwsze ćwiczymy swoją umiejętność silnej woli, bo silna wola to jest umiejętność. Ćwiczymy swoją motywację, która również jest umiejętnością i im częściej ją ćwiczymy, tym większą ją mamy. Ćwiczymy swoją samokontrolę, bo to my decydujemy o tym, o której z rana wstajemy, a nie to, czy na zewnątrz pada deszcz, czy też nie. Więc takie jakby. Wszystkie te rzeczy poboczne, które się dzieją, których my się uczymy w związku z wprowadzaniem rutyny, na pewno działa na nas korzystnie z tego punktu widzenia, że po prostu bardziej nad tym panujemy. Natomiast jest znowu różnica, z którego momentu my startujemy, bo jeżeli my startujemy z momentu osoby przemęczonej, przebodźcowanej, takiej, która po prostu ledwo się wyrabia z życiem, a jeszcze miałaby do tego w, włożyć jakąś nutirekt, rutynę, która wymaga włożenia energii, a ta osoba tej energii nie ma, to tutaj bym się zastanowiła, w sensie tu bym poszła najpierw w odpuszczenie niektórych rzeczy i zastąpienie bym tu. I zastąpienie, tak żeby na co dzień towarzyszyła nam mniejsza ilość stresu, tego napięcia, tak? A dopiero potem gdzieś tam szukała tych zasobów swoich energetycznych do, do wdrożenia nowych, nowej rutyny. Więc wszystko zależy od momentu startu, w którym jesteśmy. Jeżeli my się dobrze zdiagnozujemy, w którym momencie życia my jesteśmy, co my robimy, co umiemy, jakie mamy zasoby i odnośnie i jakby na podstawie tego wdrożenia rożymy sobie rutynę, bądź też nie, no to myślę, że wtedy jakby będzie to dla nas najlepsza decyzja. To znaczy, wdrażać rutynę, ale nie dlatego, że ktoś nam mówi, że warto, tylko się zastanowić, OK, czy ja mam za zasoby, żeby tą rutynę zacząć wdrażać. Jeżeli mam, lecę, tak, bo to będzie dla mnie korzystne. Jeżeli mam, jeżeli nie mam, no to się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby na przykład odpuścić z jakiejś dziedzin życia, zrobić sobie dwa tygodnie odpoczynku i wrzucić na luz, a dopiero potem myśleć o tym. Nie? Czyli zawsze diagnoza tego, gdzie my jesteśmy. Na koniec chciałabym trochę wejść w strefę praktyki. Mm -hmm. Myślę, że wielu naszych słuchaczy chciałoby dostać jakieś takie namacalne rozwiązanie lub wskazówkę. Wiadomo, rozwiązań łatwych nie ma i nie ma w ogóle szybkich y, rozwiązań. Y, trochę się powtarzam, ale taka jest prawda, że jednak ta zasada krok po kroku tak. musi zostać nam wszczepiona y, do głowy. Natomiast to, o co mi chodzi, to to, jak zacząć. Mm -hmm wprowadzać te zdrowe nawyki, a raczej pozbywać się tych złych. O co mm -hmm. mi chodzi? O to, że jeżeli codziennie jemy ciastka wieczorem do filmu i mm -hmm. nie możemy się te, nie, nie cierpimy tego, nie nienawidzimy się za to, mm -hmm. y, ale za każdym razem te ciastka lądują w naszym brzuchu. Mm -hmm. y, to co zrobić, żeby kolejnego dnia już po nie sięgnąć. Okej. Okay. Po pierwsze zacząć od zdiagnozowania wskazówek, w sensie co mnie skłania do tego, że ja mam to w nawyku, czyli jaka sytuacja sprawia, że ja mam ochotę robić to co robię jakie czynniki zwiększają ryzyko tego, że ja zrobię to, co zrobię i co ma na to największy wpływ. Akurat podałaś przykład ciastek i telewizora, no tutaj wchodzi to zupełnie jakby jedzenie poza kontrolą. Mm -hmm. W sensie, jeżeli twoje zasoby psychoenergetyczne są w całości skupione na oglądaniu filmu, to ty nie będziesz kontrolować ilości zjedzonych ciastek. Więc jeżeli my wiemy, że jedzeniu ciastek sprzyja oglądania filmów, ale z jednej strony my kochamy i ciastka, i filmy, to pierwszym krokiem będzie rozłączenie tych dwóch czynności. To znaczy, e, ja oglądam film i uczę się oglądać to, tego filmu bez jedzenia, w sensie bez zajmowania sobie rąk jakimikolwiek przekąskami. Natomiast osobną drogę sobie robię do zmniejszenia ilości tych ciastek. Ja się zastanowię, okej, okay, dobra, lubię ciastka, natomiast pytanie, czy mi naprawdę jest potrzebne całe opakowanie, czy ja tą swoją ochotę jestem w stanie zastąpić trzema ciastkami. Jeżeli ja stwierdzę, że rzeczywiście jest tak, że po trzech ciastkach one mi już przestają smakować, ale jem, bo po prostu są, to ja wyznaczam sobie drogę do tego, żeby zacząć jeść tylko i wyłącznie powiedzmy te trzy ciastka. Czyli nie patrzę na siebie z perspektywy ja idealnego, że fajnie jak już się brać, to fajnie by było w ogóle nie jeść słodyczy, tylko ja sobie ustalam. Widzę, że w kręgu moich możliwości jest to, żeby nie zjeść całego opakowania ciastka, tylko zjeść trzech. To co mi teraz pomoże w tym, żebym ja mogła to zmienić? A, na pewno mi pomoże w to, żebym zaczęła kupować mniejsze opakowania. Może znajdę opakowanie, gdzie jest tylko są jakieś trzy ciasteczka, tak? To jest pierwszy krok. Co jeszcze mi pomoże? Na pewno to, że ja się będę skupiać w całości na tym, że jem ciastka, bo jeżeli ja się skupię na tym, że jem ciastka, to ja poczuję ich smak, zapach, aromat, a nie, że one będą tylko wypełniaczem dla mnie do filmu. Więc wiem, że pomoże mi skupienie uwagi. Co jeszcze mi pomoże? Pomoże mi na pewno to, że ja będę jadła te ciastka w momencie, kiedy nie jestem głodna. Bo jak mhm. jestem głodna, to wiem, że będzie mi się gorzej powstrzymać przed zjedzeniem całej paczki, więc to, co robię, to gotuję to, umawiam się sama ze sobą, że ja najpierw zjedam obiad, potem kładę sobie te trzy ciastka, nie włączam żadnego filmu, zjem sobie te ciastka z przyjemnością, czuję, że, że to jest dla mnie ok. I to jest mój pierwszy krok. Czyli diagnoza. Co wpływa na to, co zwiększa szansę na to, że ja zjem całą paczkę tych ciastek i zastanowienie się. To co ja mogę zrobić, żeby sobie tą ilość zmniejszyć? Bo jeżeli ja wiem, że na ten moment niejedzenie yy, jedzenie ciastek w ogóle stoi poza moimi możliwościami, bo ja już wiele razy próbowałam, ale standardy, które sobie narzuciłam, były za wysokie, to warto się siebie zapytać, ok, skoro ja sobie narzuciłam jakieś standardy, których nie byłam w stanie spełnić przez całe życie, to pytanie, czy ze mną jest jesteś nie tak czy ze standardami. Mhm. Prawdopodobnie ze standardami. Więc ja świadoma tego, że przez lata podejmowałam takie, a nie inne decyzje żywieniowe, które teraz niosą ze sobą konsekwencje tego, że ja się nie potrafię powstrzymać przed jedzeniem ciastek przed telewizorem. Jestem tego świadoma i jestem świadoma też tego, że nie jestem w stanie z, skończyć z nimi całkowicie, więc ja sobie wytyczam najmniejszy możliwy krok, w którym właśnie będzie to, co powiedziałam. Tak? Tylko chodzi mi o to tok myślenia, że nie od razu rzucam się na to, co to jest jakby poza moim zasięgiem, bo już wiele razy próbowałam i nie stwierdzam, że okej, okay, dobra, to jestem beznadziejna, i nic nigdy w życiu nie wyjdzie, tylko wyciąga wnioski. Prawdopodobnie te standardy, które sobie postawiłam, były za wysokie, to ja schodzę o krok dół. I chociaż mhm. to się może wydawać dziwne bardzo często, że no dobra, to teraz ja jako psychodietetyk mówię, że taka osoba powinna jeść te trzy ciastka, gdzie jak ktoś sobie się puknie w głowę, no nie, jak dietetyk może jakby polecać jedzenie ciastek? Może dlatego że jeżeli ja bym tej osobie powiedziała, że by nie jadła tych ciastek w ogóle, to co by to zmieniło? Zupełnie mhm. nic, nie? Czyli to dostosowanie standardu. Ale powiedziałabym, że też to działa w drugą stronę przy wprowadzaniu nowych nawyków, że jeżeli wycofujemy te złe, wycofujemy stopniowo, mhm. wprowadzamy nowe, na przykład pójście na zajęcia mhm. fitness. Też małymi kroczkami w miarę możliwości, czyli nie od razu codziennie wszystkie zajęcia tak, karnet premium, dokładnie. tylko raz w tygodniu z koleżanką. Tak. I ben, jak zakładam, że spodoba nam się, tak się czujemy po mhm. tym treningu, zaczniemy sobie stopniowo zwiększać. Dokładnie. Dawkę. Zwłaszcza, że warto do, stosować taki niedosyt troszeczkę, że. Kurczę, w tym tygodniu już powiedzmy ćwiczę cztery tygodnie raz w tygodniu i tak sobie myślę, jej przecież mi się to tak podoba, dlaczego ja nie ćwiczę więcej, to może ja zacznę chodzić dwa razy w tygodniu, bo już bardziej w tą stronę, że skoro mhm. ja widzę, że ej, przecież ja mam możliwość tutaj wrzucić jeszcze jeden trening w tygodniu i widzę, że mnie to kręci, to ja od jutra postanawiam, że chodzę dwa razy w tygodniu, tak? Lepiej w tą stronę niż w drugą, że o matko, minęły trzy tygodnie, tych pięć razy w tygodniu, wszyscy mówili, że będzie tak super, a jestem taka turbo zmęczona, e, przemęczona, i to pewnie ze mną jest coś nie tak. Co nie? Lepiej w drugą stronę, to żeby sobie dać zbyt mało czynnika, a potem go zwiększać z radością i z potrzebą, niż wchodzenie to od strony jakby powinności i musu, że ja muszę ćwiczyć pięć razy w tygodniu, i jeżeli ja nie mogę, czy coś mi nie wychodzi, to ze mną jest coś nie tak. Czyli generalnie zasada małych kroków zawsze i kropka. Wszędzie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wierzę w to, że naprawdę. Wiele mogliśmy z niego wyciągnąć, także mam nadzieję, że zrobiliście notatki i jesteście gotowi do podjęcia nowych działań i tworzenia nowych zdrowych nawyków. Przypominam, że podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTube i szczególnie, jeżeli słuchacie mnie na iTunesie w aplikacji podcasty na waszych iPhoneach czy też sprzętach Appleowskich, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję. To zajmuje dosłownie chwilę, musicie tam wybrać odpowiednią liczbę gwiazdek, napisać kilka słów opinii i jest to bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i ja wierzę w to, że jeżeli coś się uważam sama za wartościowe, to chętnie się tym dzielę, także będzie mi, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo miło. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, tak samo możecie zasubskrybować mój kanał na YouTubie a jeżeli macie ochotę też podzielić się swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o. Konkretne odcinki, to zapraszam Was właśnie na YouTube'a, bo tam w strefie komentarzy oczywiście możemy sobie dyskutować i to samo na Instagramie, szczególnie na moim koncie Karolina Somańska Podcast, bo tam każdy odcinek ma swój wpis i ja zawsze wszystko czytam i bardzo lubię dowiadywać się, jakie są Wasze przemyślenia i wrażenia. Też Was zapraszam na mojego prywatnego Instagrama, prywatnego, oficjalnego Instagrama. Karolina Sobańska i bardzo Wam dziękuję. Już w środę o siódmej kolejny odcinek, właśnie z tej serii Motywacja i Zmiany. Do usłyszenia, cześć!